Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w trzecią erę Total War, jak pamiętacie. A zapewne sam zapomniałem, co robiliśmy. Dawno nie grałem. Aha, idę tutaj, bo tutaj zapewne mają ten forcik taki, o którym pamiętam. Udało nam się zająć Fena z Drunin, jej! I budujemy kapliczki Melkora i tak dalej, żeby... No właśnie, tutaj w ogóle Melkora nie ma wiary. Musimy zmienić to. Do tego tutaj klatki troli. Tutaj już oddział troli się rekrutuje, wyśmienicie, jak widzicie. Tutaj także mam jakieś trole. No, to rekrutowanie mi idzie świetnie. Jak do tej pory. Tutaj mamy tylko snaga. Aha, i budujemy. A, i ten ma zebrać kolejną armię i wyruszyć dalej na wschód. No dobra. Oblegać. No ten Celeburg powinien upaść. Nie widzę tutaj szans dla leśnych elfów. I powinienem niedługo osłonić wam mapę. Tak w 50 turze wam jakoś ją pokażę. I sprawdzimy, jak wygląda mapa świata. Czy Mordor tutaj ładnie się bije? A może właśnie to Gondor ich podbija? Często tutaj tak jest, że ten no, Gondor ich bije. I to ładnie. Ale jak widać, Mordor tutaj jest nawet obok mnie. Oddziela nas tylko ta mała rzeka. Dzicy ludzie Danlandu, no w sumie myślałem, że oni będą, wiecie, słabi, a tu się okazuje na odwrót, są nawet dobrzy, bardzo dobrzy, dają sobie radę. Jeśli zaatakowaliby Eriador, Gundabad by zaatakował, ja bym zaatakował, to wybijemy ich i wysokie elfy za jednym zamachem. To by było świetne, naprawdę. I byśmy pozbyli się z tego zachodu krasnoludy także. I zostałaby tylko ich stolica i te rejony tam po wschodzie. A nimi zająłby się Run. Ta, leśni mnie nie lubią. Ostinet Hill. Właśnie wysyłam tutaj wojska, droga Rado. Mam dosyć dużo tych wojsk, dlatego widzicie, jak mi... Inwazja? Co? Dobra, zajmij osadę. Im więcej ludzi północy pokonasz, tym lepiej. Dobra. Jak widzicie, tutaj dostałem wojska Haradu, trochę Mordoru, trochę Runu. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że właśnie akceptowałem ten skrypt taki. Nie, to nie chodzi o skrypt, sorry, to jest zadanie. To było w Medievalu 2, chyba w dodatkach, o ile się nie mylę, w jakimś tam dodatku. I polega to na to, nie no, chyba w zwykłym Medievalu też takie coś było, dostajemy... O, widzicie, taką oto armię i ten generał, on jest najbardziej ważną osobą. Mamy go na kilka tur, 15 tur. Mamy go na 15 tur i w te 15 tur, jeśli będziemy toczyć tym generałem wielkie podboje, to on po czasie oczywiście ten zniknie razem ze swoją armią, ale dostaniemy pieniążki. Dlatego wysłałbym go na leśne elfy. Niech się z nimi tutaj bije. Świetnie, że go dostaliśmy. Jestem zadowolony z tego. Generał. Generał. Generałowie potrafią się bronić, ale nie tym razem. Żegnaj. Podbiłem od razu, bo nie chciałem zbyt długo tutaj oblegać. Zostawmy im, nie wiem, tych. O, nawet się tak nie buntują, jak myślałem. Damy im kolejny oddział snaga. By tutaj rozstawić wieżę, aby miał wgląd. Krasnoludzi, witajcie. Ale dań dum ma obronę, do tego trolle nie dadzą rady.
Przydałby się tu jakiś generał. Nigdzie nie mogę, szkoda. Dobra, to weźmy rekrutowanie. Znowu będziemy rekrutować na szeroką skalę. Kolejne trolle będą za jedną turę. Jak widzicie, świetnie idzie przygotowanie. Właściwie jestem już gotowy. Świetnie idzie produkowanie na bieżąco tych wojsk. O, tutaj poproszę drogi Karaz Galadhon, który się tak dzielnie bronił, bo miałem błąd gry, który naprawiłem. I wyjdziecie z bramy Holina, pójdziecie tam dalej. Wy kontynuować. No, mały dochodzik już. Trochę boli jednak. Członek rodziny. Ale trolle go rozwalą i tych jego członków rodziny. Nie ma co się bać. Dawać mi tu armię. Poproszę tych. I snaga. Pająki niech sobie tutaj zostaną. Silny oddział, silny. I ja, jako co oni są uważani. Aha, to jest piechota do walki z konicą, taka jakby. A, no dobra, fajnie. Fajnie takie coś mieć. Tutaj Lesnaga narekrutowałem. Tutaj mogę mieć tylko szpiega, dobra. Tutaj kapliczka się buduje, ci będą szetronowani, dostaną te zbroje, wyśmiecie. Czekamy kolejną turę. Jak widzicie, no granie orkami jakimikolwiek niesie za sobą wielką rekrutację. No widzicie, ile ja mam tych armii. Wydaje mi się, że jak grałem run, to miałem ich o wiele mniej, ale za to oni byli świetni do walki. Zwłaszcza ten ich generał na koniu. Nie widzę tutaj wielkich szans dla mnie. Czym wy się bijecie? Piechota, piechota. A, wy się bijecie piechotą. Dobra, no i tak nie widzę dla nas wielkich szans na wygraną, ale będę mógł im zadać straty. Mam 2000, mam około 1000, ale za to wybiję mnie i to z wielką łatwością. Niestety. Ale już mamy nowego tego tam generalika, który idzie, podróżuje na tą północ i będzie zajmował kolejne rejony leśniaków, leśnych ludków. Bijmy się tutaj na górce. Mam tylko tych łuczników, takich prawowitych, pełnoprawnych. Teraz wyjdzie snaga, ustawi się gdzieś w takiej linii. Wy się ustawić tutaj, wy się ustawcie, moje najsilniejsze wojska, których mam tak mało tam. Generał po środku, on tutaj będzie tak. I kto mi pozostał? O, snaga, dobra, oni będą od pomagania. Stańcie tutaj. No i jazda na wargach, która się przyda do zaatakowania jednostki nawet generalskiej. Oczywiście nikt nie ma uciekać. Czekamy na nich. Sprawdźmy, jak nadchodzą. Dum, 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 dum. Fajny dźwięk, jak oni tak idą, tak słychać, nie? Takie tum, tum, tum. Mają balisty, będzie bolało. Nie są one jakieś zabójcze, ale... O, dziwny błąd gry, widzicie? Czarne kwadraciki. Jak bliżej, to właśnie takie coś widać. Czyli normalnie już. Ale jak z daleka, to oni są kwadratami. I to określona jednostka. Woodland Wardens. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Świetnie, ci będą już w nich walić. Ale będą zadawać jakieś tam straty, to jest chyba ich jedyna jednostka z łukami. Bicie. No, dalej.
Oh, come on, wy naprawdę nie macie zasięgu. Dobra, no to ten, cofnijcie się. Wow. Beznadziejny oddział uczników. Naprawdę słaby zasięg. Oj. Leci! Kurna. Kurna. A mi ich wybija. Będzie boleć. Walicie w nich? Na przykład, nie wiem, dzisiaj? No chociaż tą jedną salwę oddajcie, panowie. Dobra, udało się. Oddali jedną salwę i do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ten oddział tych fighterów tutaj. Wy oczywiście na tą piechotę. Wy na tą piechotę. Wy na nich. Kolejny oddział fighterów tutaj. A moje wojska tutaj zajmą ich miejsca. Dobra. O, tutaj są ci snaga dodatkowi. Będą pilnować. Ewentualnie pójdą pomagać w jakiejś tam flance. I wy możecie tutaj podejść. Oczywiście na tempie. Do ataku. Pokażcie im, na czym polega siła goblinów z gór mglistych. No wiecie, gdybym miał trolle, to bym ich rozwalił w mig. Nie mieliby czego szukać tak naprawdę. Dobra, wy w tych miotać. Zobaczymy, ile ta pierwsza linia da sobie radę, jak długo. Miotacze uciekają. O, to jest dobra okazja. Jak widzicie, no... Zabiłem im 5%, oni mi zabili, rozwalili 20%. No ale to są elfy. Dobra, wy tutaj już podbiegać w takim razie. Bo nie jest za dobrze, no. Znowu. No ale tak to jest, jak się bije z elfami, naprawdę. Musicie być gotowi wtedy na takie wypadki. Bijemy ich z dwóch stron, ale oni dają radę. Kurna, nawet do generała się dobrali już. Ten generał mi ich tylko podtrzymuje tak naprawdę. Ale ładnie w tych wjechali. Spróbuj zaatakować generała, co? Byłbym zadowolony, jakby ci się udało go tutaj rozwalić. A powinno, bo jednak jesteście bardziej do walki wręcz od nich. No właśnie, widzicie, oni szybko padają, ale moi stosunkowo też, niestety. O, złamałem im morale. Ciekawe. Podchodzić. Będziecie ich wypychać stamtąd. O, tutaj są otoczeni. Ładnie, ładnie. Cisnąć ich teraz tutaj. Gdzie wy uciekacie? Bando kretynów. Ten generał, boję się, że jak on zginie, to zupełnie mi morale padną w moich jednostkach. Gonić ich. Jakby mi się udało mu zabić generała, to mógłbym nawet wygrać tę bitwę. Ale twardo się biją, no. Myślałem, że uciekają załamani. Widzicie, no mogą być otoczeni, im to mało robi. Ale coś tam zadajemy. 40% im zabrałem. Brawo. Snaga uciekli, moja jazda na wargach niestety nie dała rady, bo artyleria jeszcze im pomogła i... No i widzicie. Kurna, ci im pomogli teraz. Komputer nie jest głupi tutaj, wiecie? Nie jest głupi, on też potrafi flankować. Dobra,
Dobra, dorwać ich. Moi niewolnicy, bijcie się. O, są załamani, niedługo uciekną i tak. Tak, on utracił połowę, ale my 75%. Są ode mnie lepsi o to 25%. 50% wygranej zrobiłby dla mnie trolle. Ale niestety ich nie posiadam. No i dlatego poniesiemy klęskę w tej bitwie. Ale nie będzie ona jakaś ogromna. Widzicie, tutaj ładnie nawet się biją. Bo wysłałem moją elitę, która wymiera i to głupio umiera. Biją się z kimś, do kogo powinni mieć buffy do walki. A nie dają nawet z nimi rady sobie. Nie no, dają, ale słabo im idzie. Mój generał mógłby się wycofać. Dobra, to tyle z ucieczki. No, bitwa niezła. Umiarkowana porażka. No bywa. Bywa, że mi dali w pierdziel. Ile ja już gram w tego moda. Odmów. Armia właśnie będzie iść w tą stronę. Leśniaki mogły sobie dostać taką armię. Co tam? Mi to nie robi zbyt wielkiej różnicy tak naprawdę. Bo mogę wysłać nowe siły. Zarekrutować i wysłać. A do tego mamy tego generała jakiegoś, który ma armię złożoną z ludzi, nie? Ludzie są o wiele lepsi od goblinów, chociaż milicja ziembri jest niesamowicie słaba, no nie dają sobie rady z nikim. Już chyba nawet snaga są od nich lepsi, chociaż bym musiał to tak zestawić jakoś w jednej bitwie, porównać. Austin Net Hill oblegany, on tutaj ma właściwie niczego nie ma. Ufluk niestety zginął w bitwie. Kolejne trolle, dziękuję. Wyjdziecie do Saleburg. Będziecie starali się ich odepchnąć. Ładnie się prezentuje na tle świata. Muszę wam dodać, jestem niesamowicie wysoko. Ogólnie. Dajcie mi snaga w mieście goblinów. O, świetnie. Miasto goblinów się naprawdę rozwinęło. Podoba mi się to. Snaga. Nikt. Ty idziesz dalej. I przedział snaga. Proszę. Oni ci będą pomagać. A wy idziecie tutaj. Zbliża się wielka inwazja góringlistych na ziemię Eriardoru, za jedną turę mamy klatki troli. Oh yeah. Mam tutaj trolle, gdzie mam trolle jeszcze? Tutaj mam trolle, w mieście goblinów mam trolle, w Morii mogę mieć trolle. Wow. To dzięki mojemu dobremu startowi tak naprawdę. Ale co tam, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy oblegać chyba Seloniach, to się nazywało. I no, będziemy je oblegać, będziemy podbijać Ost i Net Hill. Będę tutaj tym generałem starał się odepchnąć siły leśnych elfów. No i wiele, wiele innych, pewnie krasnoludy niedługo zawitają znowu i tak dalej, ale w tym odcinku to było na tyle, żegnam się z wami tutaj w Rana, do zobaczenia, hej!